Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w drodze do debaty. Debaty w Telewizji Polskiej, debaty kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy z naszym przedstawicielem w debacie, z Konradem Berkowiczem, czyli liderem listy Konfederacji Wolność i Niepodległość do Parlamentu Europejskiego z Krakowa i Kielc. Cześć Konradzie. Cześć, cześć wszystkim, trzymajcie kciuki. Już dzisiaj o 20:30 w Telewizji Polskiej debata kandydatów, w której Konrad weźmie udział. Debata będzie poświęcona pewnie przede wszystkim tematom europejskim. Ostatnio marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że w tych wyborach wybór jest prosty, będzie to albo trzecia droga, albo konfederacja. Czy zgadzasz się w takim razie z panem marszałkiem? Zgadzam się, żeby głosy podzieliły się między trzecią drogą a konfederacją. Wtedy konfederacja będzie miała 85% poparcia, może 15% tam skapnie w trzeciej drodze i wtedy naprawdę będzie coraz lepiej. Myślę, że tematy przede wszystkim będą unijne, a nie europejskie, bo Unia, Europa to dwie różne rzeczy. Europa ma swoje wartości, na których została zbudowana cywilizacja europejska, a Unia Europejska forsuje wartości przeciwne, jest antyeuropejska. Dlatego chcemy, żeby w Unii Europejskiej zapanowała normalność. Chcemy wrócić do wspólnoty suwerennych państw europejskich. No, kiedy posłuchamy wypowiedzi chociażby polityków Prawa i Sprawiedliwości albo Trzeciej Drogi, no to oni też sprzeciwiają się, tak? Przynajmniej deklaratywnie temu, żeby Polska była takim landem, takim województwem w Unii Europejskiej. Czy myślisz, że będzie szansa na to, że oni pomogą ci w Europarlamencie w tym, żeby tę polską suwerenność obronić? Przecież tak się teraz deklarują w kampanii wyborczej. No, po tym pytaniu mamy uśmiechniętą Polskę. No... Trzecia droga to jest taki twór, który potrafi powiedzieć wszystko. No w ostatniej kampanii parlamentarnej gwarantował, cytuję ustami Kosiniaka-Kamysza, dobrowolny ZUS. I dzień po wyborach Kosiniak-Kamysz już się wycofał, mówi, że wakacje, że jeden miesiąc, prawda, i tak dalej. A tutaj to nawet nie ma co się zastanawiać, czy mówią prawdę, czy nie. Wystarczy zobaczyć, co robią. No, Róża Grafin Fontun und Hohenstein, która jest europosłanką trzeciej drogi i kandydatką z jedynki w wiodącym okręgu, przecież głosowała za Zielonym Ładem, jest cały czas za odebraniem prawa weta, głosowała za paktem migracyjnym. Wszystko to popierała, nawet skutecznie wylobbowała podatek od samochodów spalinowych w Unii Europejskiej, który, uwaga, był w programie trzeciej drogi zawarty. Pewnie teraz już nie ma, tak jak nie ma dobrowolnego ZUS-u, bo na czas kampanii trzeba coś wymyślić nowego. Więc to, co mówi trzecia droga, nie ma właściwie najmniejszego znaczenia, bo nagle, jak rozpoczęła się kampania, zaczęła mówić to, co mówi Konfederacja. No a co w takim razie z Prawem i Sprawiedliwością? Twoją konkurentką w debacie będzie Beata Szydło, była premier i od 5 lat właśnie też polska poseł do Parlamentu Europejskiego. No PiS to partia, która przedstawia się jako partia, formacja patriotyczna, tak, propolska. No i pytanie, czy oni twoim zdaniem są w jakikolwiek sposób wiarygodni w tym polskim patriotyzmie i czy jest szansa, że ich przedstawiciele będą bronili Polski w Brukseli? Ja przypomnę, że idea paktu migracyjnego, jego wdrożenie rozpoczęła się już wiele lat temu i wtedy, kiedy rząd PiS-u przejął władzę, to już to było wstępnie ustalone przez poprzedników Platformy i wtedy Beata Szydło powiedziała w wywiadzie w Newsweeku, że oni jak najbardziej szanują i będą wykonywać tą decyzję o relokacji 7 000 imigrantów. No Jarosław Kaczyński mówił przecież jeszcze 2 lata temu, że należy przyjąć Zielony Ład, bo inaczej będziemy na marginesie, że trzeba go przyjąć mimo różnych kosztów. To komisarz PiS-u, komisarz do spraw Unii Europejskiej, do spraw taką metodę, że robi to, co Unia każe, ale jednocześnie macha, prawda, szabelką. Zgadzam się, to jest skandal. Jednocześnie macha szabelką, żeby, no to jest taki koń trojański Unii Europejskiej, udaje tutaj prawicę, żeby zbierać tych ludzi, których da się im okłamać, żeby oni na nich głosowali, ale później jak już są w Europarlamencie, to robią to, co Unia każe. To jeszcze zapytam cię o Europejski Zielony Ład.
No to jest naprawdę taki projekt, który zdaje się, że ingeruje w bardzo wiele aspektów życia gospodarczego, życia społecznego. Reguluje takie rzeczy od nakrętek butelek aż po kwestie domów, podróżowania czy transportu. Więc jak twoim zdaniem Europa zmieni się, jeśli Europejski Zielony Ład nie zostanie powstrzymany? To znaczy, jaka będzie Europa za 10, 15, 20 lat, jeśli te wszystkie regulacje klimatyczne wejdą w życie? Jak widzisz poziom inwestycji w Europie, rozwoju gospodarczego, czy chociażby tego, jaką rolę będzie Europa odgrywała na świecie? No to jest zatrważające, co nas czeka. Może zacznę od tego, że w ogóle ten Zielony Ład jest z gruntu źle skonstruowany. On opiera się na tym, że my jako Europa, która, uwaga, emituje 8% CO2 na całym świecie, przestaniemy emitować CO2, dzięki czemu będzie zimniej, dzięki czemu nie będzie kryzysu klimatycznego. Tymczasem, no już pomijając to, że to jest tylko 8% światowej emisji, to kiedy my tu redukujemy emisję, likwidując przemysł wysokoemisyjny, on się przenosi do Chin i Indii i CO2 mamy tyle samo w powietrzu na świecie. Natomiast problem jest taki, że Unia Europejska już do tej pory, oczywiście swoją biurokracją i głupimi dyrektywami, przeszkadzała gospodarce. Ale to było dużo mniej śmiałe niż ten Zielony Ład, no nieporównywalnie mniej. A już jak teraz spojrzymy na statystyki, to 15 lat temu gospodarka Unii Europejskiej była o 8% większa niż gospodarka USA. Teraz po 15 latach jest 22% mniejsza niż gospodarka USA. Francja, Włochy, Hiszpania są mniej więcej 7-9% biedniejsze niż były 15 lat temu. I to samo czeka Polskę, jeżeli nie zatrzymamy właśnie Zielonego Ładu i tego wszystkiego. Ta dyrektywa budynkowa, jeszcze wyjaśnię, bo jeszcze nie wszyscy niestety wiedzą, na czym to polega. Tak jak teraz te mikrofalówki, lodówki mają te klasy energetyczne, no to zgodnie z dyrektywą budynkową nasze mieszkania i domy będą miały te klasy energetyczne i jeżeli kogoś nie będzie stać na remonty klimatyczne, na przykład wymianę szyb z podwójnych na potrójne, wymianę drzwi, termoizolację i tak dalej, to kara zgodnie z tą dyrektywą musi być surowa, odstraszająca i skuteczna. Więc jak ktoś tego w końcu nie zrobi po różnych karach finansowych, no to będzie można mu nawet odebrać dom czy mieszkanie. I uwaga, to PiS jeszcze niedawno, w poprzedniej kadencji, pod koniec zaproponował i przegłosował razem z Trzecią Drogą, razem z Platformą, z Lewicą, ustawę, która realizuje już wstępnie dyrektywę budynkową. Tam jest określone są kary za brak pewnych paszportów klimatycznych. Drugą ustawę, którą wprowadził, to ustawa wstępnie realizująca zakaz samochodów spalinowych. PiS też przecież likwidował kopalnie. Mateusz Morawiecki nie zawetował programu Fit for 55, czyli zwiększenia celu redukcji emisji CO2, a to zwiększa automatycznie w tym systemie ETS, zwiększa automatycznie opłaty za emisję CO2, co automatycznie spowodowało wzrost cen energii, które płacimy już ogromne i które są częściowo ukrywane z naszych podatków w tych tarczach. Więc no, sprawa wariactwa tego antygospodarczego Unii Europejskiej przyspiesza i robi się bardzo źle, ale dzięki temu też przyspieszają nastroje uniosceptyczne, czyli takie, które głoszą, że Unia Europejska powinna przestać wchodzić nam z butami do naszego życia, mówić nam, jak mamy żyć, czym mamy palić w domu. Ja zwracam uwagę, że przed chwilą Unia kazała nam zmieniać piece węglowe. Niedługo mamy zmienić całkiem piece węglowe na gazowe, a teraz już każe piece gazowe na pompy ciepła. Jest wyliczenie, że taka zmiana będzie kosztowała średnio 13 tysięcy złotych każdego mieszkania w bloku. A to jest nic, bo w ogóle ta dyrektywa budynkowa to jest koszt 1,5 biliona złotych, czyli dwa polskie budżety. I to nie ma jak państwo sfinansować dwóch polskich budżetów na to. Będziemy musieli finansować z własnych kieszeni, na co Róża Thun powiedziała całkiem niedawno w tej kampanii, Róża Thun z Trzeciej Drogi, że będą zachęcać Polaków, żeby brali kredyty na te remonty. Także robi się już, było śmiesznie, jest strasznie. No nie jest to na pewno taki pozytywny obraz przyszłości Europy, który się maluje zgodnie z tym, co
jakby władze europejskie, Komisja Europejska we współpracy między innymi z obecnym polskim rządem naszemu krajowi szykują, ale też chciałbym Cię dopytać, jak się ma to do kwestii bezpieczeństwa, dlatego że bardzo często tacy entuzjaści obecnego kształtu Unii Europejskiej powtarzają, że Polska jest bezpieczna między innymi dzięki Unii Europejskiej. Tak? Nie podkreślają nawet tak tego NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko mówią, że Unia Europejska sprawia, że Polska jest bezpieczna. No i pytanie, czy taka gospodarcza zapaść, marazm już teraz istniejący w Unii Europejskiej nie sprawi właśnie, że Polska też pod względem takiego bezpieczeństwa geopolitycznego będzie no, wystawiona, bo nie będzie miała pieniędzy na to, żeby się zbroić. Czy nie uważasz, że właśnie może być tutaj pole do zagrożenia bezpieczeństwa Polski w przyszłości? Oczywiście, że zwijanie się gospodarki, a nie rozwijanie się jej, to jednocześnie osłabianie naszego bezpieczeństwa i obronności, bo nie będzie pieniędzy na zbrojenia. Ale to może armia europejska? Jarosław Kaczyński z kolei znowu, teraz PiS mówi co innego, ale Jarosław Kaczyński przecież powiedział, że nie ma co zwlekać parę lat temu, że nie ma co zwlekać z budowaniem armii europejskiej, ale sprawa jest jeszcze gorsza niż to, o czym powiedziałeś, choć to bardzo ważna. Oczywiście, że powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo, jak już w jakiejś wspólnocie, to w NATO, a nie w Unii Europejskiej. Wspomniałeś tutaj o tych nakrętkach w ramach Zielonego Ładu. Otóż okazuje się, że koszt dostosowania linii produkcyjnych do realizacji tej głupiej jednej dyrektywy o tych nakrętkach na uwięzi, to jest 1,5 miliarda, nie, 9 miliardów euro. 9 miliardów euro. 9 miliardów euro dostosowanie linii produkcyjnych kosztowało naszą gospodarkę. Tymczasem Unia Europejska, która nawiasem mówiąc nie ma rządu jako takiego, nie ma polityki zagranicznej, każdy prowadzi swoją, więc nie może się zajmować obronnością, ale przeznaczyła na strategię wspólnej obronności 1,5 miliarda euro, a więc 9 miliardów kosztuje jedna głupia z wielu dyrektyw Unii Europejskiej, a 1,5 miliarda idzie na armię. No, jeżeli naprawdę to przed tymi wariatami z Unii Europejskiej musimy się bronić, a nie z nimi możemy się bronić. My przede wszystkim musimy jako państwo sami potrafić się bronić. Tymczasem po dwóch dekadach rządu PO i PiS-u mamy sytuację, w której broni artyleryjskiej produkujemy tyle w rok, co w 3 miesiące wystrzeliwuje Rosja w kierunku Ukrainy. No, jesteśmy rozbrojeni na Białorusi, na granicy. Żołnierze, mimo że od 2021 roku domagamy się zmiany w tej kwestii, żołnierze nie mają żadnej innej broni, takiej przymusu bezpośredniego, jak gumowe kule, czy jak granaty hukowe, czy granaty gazowe, mają broń ostrą i bardzo dobrze, ale nie mogą jej używać. I w związku z czym mamy rozbrojonych żołnierzy, rozbrojoną armię i w tej sytuacji, i to jest po dwóch dekadach rządów PiS, PO z tymi przystawkami, tylko Konfederacja jest nadzieją na to, żeby przywrócić poważną obronność w Polsce i zadbać o bezpieczeństwo. Tutaj operator nas prosi, żebyśmy przeszli trochę bardziej na stojąco, na tle ulic Warszawy, którymi właśnie jedziemy do telewizji polskiej. Więc jeśli już jesteśmy przy tych kwestiach bezpieczeństwa, ostatnio bardzo głośny jest temat kryzysu migracyjnego, tego co dzieje się właśnie na polsko-białoruskiej granicy. No i jak teraz się okazuje, wszyscy politycy chcą obrony polskiej granicy przed migrantami, których wykorzystuje Łukaszenka. No i czy w takim razie uważasz, że obecne działania rządu, czyli to wzmocnienie granicy, się powiedzie i czy będziemy bezpieczniejsi już niedługo, jeśli chodzi o tę inwazję imigrantów? No wie pan, wiesz, jeżeli od 3 lat ani rząd PiS-u, ani rząd Platformy nie potrafi wydać pozwolenia żołnierzom, żeby używali broni ostrej. Jeżeli ani rząd PiS-u, ani rząd Platformy nie wypowiedział do tej pory konwencji ottawskiej, której zresztą nie ratyfikują takie kraje jak USA, Izrael, Korea Południowa i tak dalej, czyli konwencji, która zakazuje używania min przeciwpiechotnych na granicy, no to są cały czas działania pozorowane. To jest wszystko pod kampanię, pod wybory, to jest wszystko udawanie, że coś się robi. Zapowiedzieć jakiś wielki projekt i udawać, że coś się robi. No, Donald Tusk zapowiada wielki, ambitny projekt, którego domagaliśmy się od 2021, zaczął go realizować PiS. Teraz Donald Tusk mówi, że tu będą miliardy, nowoczesny mur, a jednocześnie nie potrafi pozwolić żołnierzom
strzelać. Nie potrafi zadbać o to, żeby żołnierze mieli hełmy. Taka jest sytuacja. Nam oczywiście brakuje muru, ale brakuje nam podstawowych rzeczy. Żołnierze na tej granicy nazywają te miejsca, w których żyją, żulówkami. Że mieszkają jak żule, bo oni nie mają tam namiotów profesjonalnych. Oni tam sobie budują takie schronienia z jakichś plandek, z jakichś folii i tak dalej. To oczywiste, że żołnierze powinni potrafić umieć przetrwać, prawda, w lesie, jak trzeba, ale nie żyć tam 3 lata, od kiedy rozpoczął się konflikt. To pokazuje, jak opłakana jest armia i jak traktowany jest polski żołnierz. Niech Donald Tusk, jak już nie chce realizować 100 konkretów na 100 dni, to niech zacznie od rzeczy prostych teraz, związanych z bezpieczeństwem, czyli zadbanie o polskiego żołnierza i możliwość obrony, a nie pozwalanie na sytuację, w której imigranci jakimiś gałęziami, prowizorycznie sklecanymi dzidami, prawda, czy nożem mogą podejść do żołnierza, który nie może strzelić, bo się boi, bo będzie ciągany po sądach, będzie miał konsekwencje. To jest wszystko niepoważne, ale niestety groźne. Usiądźmy jeszcze tutaj na chwilę. Startujesz z Krakowa i z Kielc, z dwóch województw do Parlamentu Europejskiego. Będzie, jeśli zostaniesz wybrany, mam nadzieję, że już od lipca będziesz nas reprezentował w Parlamencie Europejskim. Powiedz, co drużyna Konfederacji zamierza zrobić podczas tej kadencji w Europarlamencie? Co zamierzacie tam robić i czy będziecie nas alarmować o wszystkim tym, co dzieje się w Brukseli? Bo mam takie wrażenie, że polska opinia publiczna, ale to chyba nie jest tylko przypadłość Polski, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej, ludzie nie za bardzo interesują się tym, co tam się dzieje, a jak widzimy po ostatnich wydarzeniach, no dzieją się tam rzeczy bardzo znaczące dla naszego codziennego życia. Ludzie się nie interesują, ale niestety Unia Europejska się nami i ludźmi, Polakami interesuje do tego stopnia, że w tym momencie jestem w Sejmie i 90% ustaw przegłosowanych w Sejmie to jest realizacja dyrektywy Unii Europejskiej. To tam odbywa się tworzenie polskiego prawa. A ludzie się nie interesują nie dlatego, że po prostu mają to gdzieś, tylko dlatego, że europosłowie, którzy weszli 5 lat temu do Europarlamentu, ukrywają przed Polakami, co się szykuje. Wszyscy ukrywali, że czeka nas Zielony Ład, który był budowany od kilku lat. Ukrywali, że czeka nas zakaz samochodów spalinowych, dyrektywa budynkowa, że czeka nas relokacja imigrantów i tak dalej. Tylko jak coś było bardzo niepokojącego, ktoś to podłapał, to była informacja. Co my zamierzamy robić? Są plany, zamierzamy robić plan, realizować plany na 3, bym powiedział, poziomach, jeśli chodzi o ich ambitność. Pierwsza podstawowa rzecz to jest właśnie informowanie o tym, co tam się dzieje. I to jest bardzo ważne. To nie chodzi o to, żeby po prostu ludzie zaspokoili swoją ciekawość, że za chwilę będą, prawda, jeździć flintstonowozami zamiast samochodami spalinowymi. Tylko chodzi o to, że gdyby ludzie wcześniej wiedzieli o Zielonym Ładzie, wcześniej by były protesty i być może udałoby się to zablokować, zanim się to tak rozwinęło. Mieliśmy też Konfederacja w Sejmie, wiele rzeczy zablokowała dzięki temu, że nagłaśniała. Na przykład jak miał być przymus tych szczepień covidowych i te lockdowny, to dzięki temu, że to nagłaśnialiśmy, ludzie zaczęli być przeciwko temu. PiS zrobił badania sobie wewnętrzne, sondażowe i na przykład wycofał się z tego przymusu. Więc można załatwić coś samym informowaniem i samymi protestami. Natomiast można też robić więcej. Żeby informować i to powoduje protesty, to jest ten drugi poziom, jeśli chodzi o ambicje. A trzeci poziom to jest to, że nastroje uniosceptyczne w całej Europie wzrastają. Im bardziej kraj jest taki bardziej rozwinięta demokracja, im bardziej jest zachodni, bardziej zintegrowany, unijny i tolerancyjny, tym bardziej widzi, jakie są efekty tej polityki unijnej. Dlatego na przykład we Francji wygra te wybory z całą pewnością partia uniosceptyczna. Wygra te wybory i będzie miała ogromną reprezentację w Parlamencie Europejskim. W wielu krajach zachodniej Europy będą duże ilości europosłów i chodzi o to, żeby w najbliższym Parlamencie Europejskim dogadywać się w ramach grup z takimi siłami, z którymi mamy wspólny interes, wspólne poglądy na to, co robi Unia Europejska i to blokować. Zresztą nie przez przypadek tak to wszystko przyspieszyło. Na przykład głosowanie w sprawie
w sprawie zmian traktatowych, żeby dać Unii Europejskiej władzę absolutną, pozbawić nas weta. I to już ledwo przeszło w Parlamencie Europejskim, te zmiany traktatowe. A to dlatego, że oni wiedzą, że w następnej kadencji już mogliby w ogóle tego nie przeprowadzić. Na to liczymy. I to jest bardzo ważne, żeby pójść na te wybory, bo jak mówisz, ludzie się aż tak tymi wyborami nie interesują, ale Unia Europejska się nami interesuje i to uderza już powoli w nasze kieszenie bardzo konkretnie. Te ceny energii to jest właśnie wynik polityki Unii Europejskiej i za chwilę będzie dużo gorzej. Także we własnym interesie powinniśmy pójść 9 czerwca na wybory i zagłosować na Konfederację, nawet jeżeli ktoś się nie zgadza ze wszystkim, co mówimy, nawet jeśli nas nie lubi, to myślę, że podskórnie czuję, że ci wyraziści, zdecydowani, konsekwentni i przez to wiarygodni ludzie z Konfederacji będą stanowić najlepszą tamę na te wariactwa z Unii Europejskiej, które zaczynają niszczyć Europę i niszczyć przede wszystkim Polskę, bo mnie interesuje interes Polski. Właśnie dojeżdżamy do budynku Telewizji Polskiej. Już o godzinie 20.30 rozpocznie się debata. Oglądajcie debatę w telewizji, wspierajcie Konrada Berkowicza w mediach społecznościowych swoimi komentarzami, wsparciem. No a 9 czerwca, tak jak powiedział Konrad, głosujcie na Konfederację, a jeśli jesteście z Krakowa lub z województwa świętokrzyskiego, z Małopolskiego, no to macie szansę zagłosować na lidera tej listy, czyli właśnie na Konrada Berkowicza. Dziękuję ci, Konrad. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że na tym oglądanie mnie nie zostanie zakończone, bo za chwilę telewizja. Tak, wieczór z Berkowiczem trwa. Ja nazywam się Wojciech Machulski, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Na spokojnie, my pierwsi wyjdziemy do bramy, żeby złapać wasze piłki. No właśnie... Ale no przede wszystkim do debaty, nie? Tak, to nie. Bardzo dobrze.